Pierścień Boży, Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. A w liturgii słowa w niedzielę zmartwychwstania na pierwszy plan wychodzi ciemność i tworzący się z tą wizytą w grobie niepokój. Ciemność to nie tylko natura, bo noc się jeszcze nie skończyła, a ranek jeszcze nie nadszedł. Ciemność to odczucia, które goszczą w sercu Maryi. To wszystko się potęguje, kiedy dociera do grobu i widzi odsunięty kamień. Nie ma Jezusa. Emocje nie pozwalają jej zajrzeć do środka. Emocje kierują ją natychmiast do apostołów, żeby powiedzieć, co się stało. Zawsze, gdy nie rozumiemy czegoś i ogarnia nas panika, to działamy w taki sposób, że ta panika przechodzi na innych. Piotr i Jan, po słowach Marii, zabrali Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszli, szli, a nawet biegli, by przekonać się, co się stało. Jan wyprzedzał Piotra, ale uszanował jego starszeństwo, jego przewodnictwo. Dlatego Piotr wszedł pierwszy do środka. Ich bieg to świadectwo, że miłość i głęboka więź łączyła ich z Jezusem. Śmierć mistrza zbliżyła ich jeszcze bardziej, choć obaj przeżyli wewnętrzne zagubienie. Obaj odeszli, uciekli z oliwnego ogrodu. Piotr był z daleka, bo wstydził się swojej decyzji, że wyrzekł się Pana. Jan powrócił i stał pod krzyżem. Dziś obaj wiedzą, że potrzebują Jezusa i zbawienia. Bo przecież ta śmierć była także za nich i dla nich. Ten bieg to nie tylko niepokój, ale i nadzieja. Nadzieja, która ożywa, choć wcześniej zgasła. W tym opisie widać wiarę paschalną. Maria początkowo jest wstrząśnięta. Pusty grób równał się z tym, że ktoś zabrał ciało Jezusa. Tu nie ma jeszcze wiary w zmartwychwstanie. Tu jest ten właśnie niepokój, lęk, pytania, o co się stało. Jan przybywa pierwszy, ale jedynie sprawdza, czy grób faktycznie jest pusty. Ale to tak naprawdę Jan najszybciej dochodzi do wiary, bo autentycznie kocha. Jan jest uczniem czystego serca. Jego wiara jest szybka. Widzi przejrzyście i jasno. On od samego początku w swoim opisie działalności Jezusa zwraca uwagę na różne znaki, począwszy od Kany Galilejskiej. Wiara Piotra to walka między wyniosłością a upokorzeniem przez własny grzech. Przecież każdy grzech niszczy duchową wrażliwość człowieka. To burzy radość zmartwychwstania. Rozum i wola nie wystarczą, by doświadczyć tajemnicy zmartwychwstania. Jan, choć nie widział ciała zmartwychwstałego, pierwszy uwierzył. Pusty grób wystarczył. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Można przypisać to błogosławieństwo właśnie do niego. Ale nie tylko Jan, ale i pozostali apostołowie są świadkami. Bowiem przez 40 dni Jezus ukazywał się swoim uczniom i dawał im wiele dowodów na to, że żyje. Bardzo dobrze ujął to Piotr w domu Korneliusza. Wiecie, co się działo w całej Judei. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu. Przeszedł on dobrze czyniąc. Bóg był z nim, a my jesteśmy tego świadkami. Te słowa świadectwa Piotra przywodzą mi na myśl tylko jedno. Wszyscy, którzy uczestniczyli w całym Triduum, doświadczyli tego, co apostołowie. A tym samym stają przed takim samym zadaniem. Dawać świadectwo wiary, że Chrystus umiłował, pokazał, jak działać, nauczył być posłusznym i pokornym, zwłaszcza w czasie męki. Dał wykład z poświęcenia do końca dla ważnych spraw. Święty Paweł dokłada do tego swoją propozycję na to, jak stać się autentycznym świadkiem. Przyrównuje nas do chleba, który jest przaśny, to znaczy jałowy. Dodanie zakwasu sprawi, że ciasto zaczyna się zmieniać, nabiera nowej wartości. Tak i my powinniśmy dodawać do naszego życia smaku. Jest to smak miłości, nadziei, odwagi, wspólnoty, słowa i czynu. Gdy wszystko w nas się znajdzie, wtedy nie będzie na nas mocnych. Jedno zdanie z Ewangelii pokazuje moment przejścia. Dotąd nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Ale odtąd, od pustego grobu, zaczęło im się wszystko układać. Szukajmy więc w piśmie sensu naszej wiary. Tam już wszystko zostało zapisane. Jednak czeka na nas. Chrystus umarł zgodnie z Pismem. Zmartwychwstał zgodnie z Pismem.
i żyje prawdziwie zgodnie z Pismem. Dla nas wszystkich. Jezus wyzwala nas ze spojrzenia jednostronnego. Nadaje mu nowy sens. Daje wiarę, nadzieję i miłość, które powinny odmieniać nasze codzienne życie. Marazm codzienności powinien być zastąpiony nadzieją zmartwychwstania, która nadaje naszemu życiu nowy kierunek widzenia świata. Dostajemy od Niego jakby nowe okulary, nowe spojrzenie, nowe oczy. Od nas zależy, że chcemy to spojrzenie widzenia świata zmieniać w naszych własnych oczach. Od nas bowiem tylko zależy akceptacja tego, co daje nam Bóg. Do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.